Tu się dzieje na tej żwirowni, słuchajcie. Rzeźnia. Ja się boję. Spierdalam stąd. Odcinku pierwszej niedzieli miesiąca. Tym razem nie ma szczura za kamerą, jestem ja. Jak widzicie, jest ogień od samego początku. Gra w dużym skrócie polega na tym, że na terenie gry umieściliśmy 10 punktów dla każdej drużyny osobno. Są one w tym samym miejscu, jednak zadania są różne. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają tabliczki i mniej więcej o co w tym chodzi. Znalazłem pierwszy punkt i jak widzicie jest ogień. Duży ogień. Podejdźmy, zobaczmy co jest grane. Ale miło było. Jak widzimy, drużyna czerwonych zabrała swój numerek, co oznacza, że przejęli pierwszy punkt i prowadzą w wyścigu. Już tu mamy. Mamy kolejne tabliczki, tym razem z numerem 4. Jak widzicie, żadna z drużyn jeszcze tu nie dotarła. Musimy znaleźć skrzynię, w której znajduje się klucz, dzięki któremu możemy odkręcić taką tabliczkę, ale skrzyni nie widać. Idziemy szukać dalej. Odnalazłem respa niebieskich. Jak widzicie, jest ich tam sporo. Wciąż nie udało mi się odnaleźć skrzyni, ale za to znalazłem kolejny punkt. Zobaczmy, czy ktoś się tu dostał. Bo jest ogień dookoła. No, mamy trzy piąteczki. Ale wciąż nie wiem, gdzie każda z drużyn ma swoją skrzynię. Tak jak wspominałem wcześniej, odkręcamy śrubki i wkładamy do skrzyni w specjalne miejsce. Jako organizatorzy musimy pilnować tego, aby gra przebiegała uczciwie, czyli żeby ktoś nie podbiegł sobie od jedynki do piątki, siódemki, dziewiątki i tak dalej. Dlatego musimy się trochę nachodzić, ale to nic, czego się nie robi dla dobrej zabawy. Skrzyni wciąż brak, ale wiemy już, że drużyna czerwonych prowadzi przynajmniej dwoma punktami. Udało się znaleźć skrzynię czerwonych w tym przypadku. Idziemy sobie za chłopakami, zobaczymy co kombinują. Mamy skrzyneczkę. Zobaczmy co jest w środku. Mamy. Dobra, widzimy, że
kolejności zdobyli jedyneczkę, dwójeczkę i trójeczkę, jest dobrze, nie oszukują chłopaki, to duży plus. Idę sprawdzić teren, usłyszę, że tu jakieś spinki. Zaraz się dowiemy, o co chodzi. Na takie zachowanie też musicie zwrócić szczególną uwagę, kiedy jesteście na strzelance. Ponieważ osoba siedząca 50 metrów dalej nie ma pojęcia, czy ten drugi dostał. Ale mu się tak tylko wydaje, więc używanie wyzwisk i innych eufemizmów nie jest na miejscu, bo warto wyjść i wyjaśnić sprawę polubownie. Pamiętajcie o tym. Zbliżam się do respa niebieskich. Którzy właśnie z niego wychodzą. Jest i nasza pani fotograf. Zaraz zobaczymy, co ma do powiedzenia. Czyżbyś, Aniu, znowu zaliczyła glebę? Czemu, brudne jest? Tak. Jak to znowu? Jak tam się strzela? Fajna strzelanka, fajna super, impreza? Tak, fajne. Super. Tak. To dobrze. Możemy wprowadzić też nową zasadę, która dotyczy oznaczeń trupa. Czyli jeśli schodzisz na respa i nie posiadasz takiego oznaczenia, to znaczy, że musisz odbyć karnego respa. Czyli w dużym skrócie siedzisz dwa razy dłużej, ponieważ nie wziąłeś zwykłego, prostego oznaczenia. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ludzie sobie piją kawkę, herbatkę, palą papieroski. Podczas gdy ich towarzysze walczą. Wracam do punktu startowego, żeby zobaczyć, czy cokolwiek się tam ruszyło. Dobra, widzimy, że dymy weszły w grę. Mamy zasłonę dymną, bardzo pomysłowe. Ogień zaporowy. I inżyniera, zobaczmy, jak to działa. Jak widzicie, inżynier, który może być każdy, w bardzo sprawny sposób rozkręca tabliczkę. Poszła dobra wycofka, mamy punkt. Bardzo niezła akcja od strony czerwonych. Dobra. Do szczera, żeby jeszcze jeden dzień. Dziesiątka. Zaraz. Gdzie piątkę macie? No już, bo chcemy zabrać. Dobra, mamy... Dobra. Wiadomo, lewa skarpa na płaskim, tak? Cofniemy z nią. Jak widzicie, czerwoni mają w tym momencie ciężkie zadanie. Jeszcze trzeci raz tą zjebaną skrzynię. Muszą ze skrzynią wejść pod stroną skarpa. Poszedłbym z nimi, ale może trochę poszperać, co u niebieskich słychać. Ale jak widzicie, za tym nieźle dają radę. Mają asekurację w zasadzie trzech dodatkowych ludzi i ruszają od punktu do punktu, ponieważ znają ich lokalizację. Dostał. Znalazłem znowu niebieskich. Patrzę, że skupili się na po prostu zwykłej rozgrywce i atakują teren skarpy.
Wam się oczywiście ten filmik nie spodoba, bo nie ma na nim szczura, a wszyscy go znamy i lubimy, to oczywiście możecie obejrzeć sobie inny film z naszego kanału, którym opisywał, jak zorganizować wyścig szczurów, jak przygotować tabliczki, punkty we własnym domowym garażu. Nie musi to być super ekstra sprzęt, ważne, żeby ludzie się bawili. Gdybyście się zastanawiali, co robi Artur w wolnym czasie, to służy jako dekoracja strzelankowa. Zawsze możecie obczaić, jest i on. Co nam, Artur, opowiesz? Co porabiasz na strzelance? Jak się bawisz? Zajebiście. Jest fajnie? Dobra pogoda, miało padać, ale nie pada, więc to jest duży plus. Bo widzowie za tobą tęsknią, wiesz? Tak. Tak. Ja też tęsknię również za nimi. Chyba w końcu się zmobilizowali do odbicia tej jedynki. Byłoby fajnie. Gra mogłaby ruszyć do przodu. Zobaczmy. Czerwoni wygrali wyścig szczurów, aczkolwiek gra się jeszcze nie kończy. Widzicie, niebiescy zajęli sobie fajną pozycję na wzniesieniu. Rozstrzeliwują wroga i chyba nawet nie posiadają informacji, że 10. punkt został zdobyty. Został? Mam go? Wydam mnie na szybko. Z tego, co widzę, to faktycznie jest to 10 punktów.
Tak, zdobyli 10 punktów. Tak jak wspominałem wcześniej, macie kluczyk. Tym kluczykiem odkręcacie te gwinty i wyjmujecie wówczas punkt z drzewa. Proste, jasne. No chyba wszyscy to nawet zrozumieli. Podchodzę, bo zakończyliśmy wyścig szczurów. Czerwoni wygrali w stosunku 10 punktów do 1 punktu niebieskich. Całkiem niezły wynik. Nie obyło się bez drobnych spin, niedomówień, ale myślę, że wszystko jakoś wyszło. Zobaczymy, czy jesteście zadowoleni, uczestnicy, którzy byliście. Komentujcie, lajkujcie, piszcie, co wam się nie podobało, co wam się podobało, a my na pewno postaramy się coś z tym zrobić. Do zobaczyska.